Kim ty jesteś? Nie poznajesz mnie? Śmierć jakaś. Nie. Jestem bratem śmierci. Czy to ty, Adam? Nie, święty Mikołaj. To ty, Adam? Zdradziłeś mnie. I tak, to ja, Adam. Ach. Ale dlaczego mnie tam zostawiłeś? Nie, sorka. Nie chciałem cię zostawić w tym piekle, ale on ciebie zabił i myślałem, że to koniec z tobą. Sorry, to nie trzeba było myśleć, tylko mnie ratować. Sorry. Teraz się na tobie odegram. Co ty robisz? Oddaj ten miecz. Szybko rozwalam. Kilof. Nie. Oddawaj. Nie, nie. Nie. Ha. Mam kilof. Sorry, nie. Adam, nie chcę ci nic robić krzywdy czy coś, ale muszę uciekać. Nienawidzę cię. Co mam zrobić? Tutaj coś jest. Szybko. Na sayonara, typie! Sayonara! Jestem... Wracaj tu! Dobra, muszę jakoś stąd wyjść. Nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Wiem, kill off. I tu rozwalę. Dobra, uciekłem. Bracie, gdzie jesteś? Tutaj, pomóż mi. Gdzie? Ali, Ali, szybko wychodź. Stary, Adam powrócił. Kto? Adam. Jak jest? On jest złoczyńcą. Nie, nie może mnie zobaczyć. Bra, stary, wy macie jakąś spinę czy co? Nie chciał mnie zabić. Szybko, tędy! Nie doskoczę! Chodź, mam płotki na ogień. Doskoczysz. To rzucaj cały czas je. Dobra. Jestem. Jesteś? No. Szybko, co teraz? Tutaj jest wyjście. Co to za miejsce? Nie wiem. Jak ty uciekłeś w ogóle? Sprzedałem mu kopniaka i uciekłem. Serio? No. Czekaj, weź odejdź. Takiego mocnego musiałeś. To ja się obrócę i dawaj, lecisz tam. Dobra, czekaj. Może tu, czekaj, sprawdź, czego nie ma. Dawaj, mam, to zaraz przyjdzie pewnie. Dobra. A widzę, że już weszłeś, to ja też wchodzę. Czekaj, bo liany trochę zniszczyłem, bo mi się do nogi przyczepiły. Czekaj. Dobra, masz. Czekaj. Kurczę, odejdź, bo nie mogę ich pomocy. Bracie, ale jak ty uciekłeś? Gdzie ty byłeś w ogóle? Bo mnie zamknęli w celi. No mnie zamknął w jakimś, nie wiem... Śmietniku? No, po prostu dostałem z młotka w głowę. Bracie, nie wiem jak ty, ale szybko biegniemy do mumii. Szybko, nie ma co. Udało mi się zabrać jakieś diamenty jemu z kieszeni. Więc masz, daj to mumii. Dobra, a ty leć obrabować dalej, bo on się na nas zezłości. Idź, pa! Nie! Co? Pójdę... Ale to idź, bo musisz iść. Jeszcze obrabować, bo jak mi powie, że to za mało, to się nas zabija. No dobra, pa. No to pa. Dobra, ile może trochę tutaj obrabuję? Tam tego typa nie ma. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zawoła. Ej! Co kradasz w pole? No nie, znowu ten typek. Dobra, ja uciekam z domu mi. Bo ci dam mocniej. Z baseballa. Uciekam. Kto to jest? Jezus. Biegnę szybko do mumii. Szybko biegnę. Mumio, przepraszam, mam bardzo mało tego, ale proszę, mumio, masz. Mumio? O nie. Myślałeś, że mi uciekniesz, że mnie zatopisz? Gdzie jest mumia? Mumia czeka w piekle na ciebie. Czy ty ją zabiłeś? Ojej. Nie wiem, czy powinienem ci o takich rzeczach mówić. Zabiłeś ją, czy nie? Coś gorszego niż zabiłem. Zabrałem jej duszę i schowałem do klatki umarłych. Dlaczego? Au! Czemu cię nie mogę bić? Bo jestem odporny na takie ciosy. Masz to. Na takie coś to ja mogę kupić.
Chryb. Da, ja, tak jest. Uciekam! Ale beka z ciebie, ha, ale jesteś słaby. Uciekam szybko do brata. Wiem, do portalu! Nie wiem, czy wiesz, ale słyszę ciebie, co mówisz na odległość. I mam panowanie nad twoim mózgiem. Co jest? Portal zgasł. Czemu? Nie uciekniesz mi nigdzie. Wracaj tu. Mam przyjść po ciebie? Idę szybko po brata. Dobra, idę po brata chyba. Wiem. Pójdę po brata i wszystko mu powiem, że on zabił Tom. Że on zabił mumię. Szybko. Idę powiedzieć szybko bratu. Chyba, że on ten tutaj gdzieś przyjdzie, ale dobra. Co ty tu robisz? Myślałeś, że mi uciekniesz? O nie. Ała. Słabiak. No i co? Dołączysz do mnie? Czemu mam do ciebie dołączać? Mam dla ciebie propozycję. Nie oddalaj się. Dołączysz do mnie i zniszczymy Artura i cały świat. Albo zabiorę twoją duszę i zrobię to samo, co z duszą mumii. Czemu mam się na to zgadzać? A chcesz cierpieć gorzej niż mumia? Nie. Nie? No to dołącz do mnie. I zniszczymy razem cały świat i Artura. Czekaj, mogę się zastanowić? Pewnie. Czekaj. Ale wróćmy do piramidy. Zaraz, czekaj. Dobra, wiem, mam pomysł. Dołączę do niego, ale tak naprawdę to będzie spisek i ja Arturowi to wszystko oczywiście powiem. I no, będę udawał, że jestem po jego stronie i będę mówił, oła, będę mówił Arturowi, że no, masz tu itemy do zabicia go i w końcu nadejdzie taka chwila, że go zabijemy i mam nadzieję, że jak go zabijemy, to się portal uruchomi. Mam nadzieję. Dobra, to ja szybko lecę. Mu powiedzieć, że się zgadzam, ale tak naprawdę się nie zgadzam. Ej, dobra, zgadzam się. Poddaję się. Wiedziałem. To co mam zrobić? Od dzisiaj mianuję cię na mojego zastępcę. A więc chodź. To może tepniesz tutaj teraz Artura, a ty po prostu będziesz niewidzialny? Czy tak nie umiesz? Umiem tak zrobić, ale na początku chciałbym zobaczyć, na co ciebie stać. No dobra. Właśnie. Widziałeś ten meteoryt? Tak, widziałem. Opowiem ci historię, jak się tutaj znalazłem w tym świecie. Właśnie to jest klatka dusz, w której więziłem duszę mumii. Tam uwięził mnie mój brat. Ale udało mi się z niej uciec. I czemu Adam w ogóle jest zły? Byłeś normalny. Zostawiłeś mnie tam. I Artur tak samo. Ła, dobra. Chodź. A czemu tutaj ta świnka była? W sumie, dobra, nie wiem. Dobrze, niech tam zdycha. Świnior. Tylko będzie chrumkać i srać. To fajnie. Co cię tak śmieszy? Nic już. Dam ci bloki i zaczniesz budować piramidę na nasze podobieństwo. Czyli oczywiście na mrok, okej? Mhm. Więc dobra. Nie wiem, czy mi się chce, ale okej. Masz to i buduj podłogę. Niech ci będzie. Oczywiście, pamiętajcie. Nie, niech ci będzie, tylko masz pracować, bo inaczej cię zabiję. Ej, co ty robisz? No pracuję, buduję. Ale miałeś podłogę zamieniać. No, robię. No, pięknie. Za niedługo. Oczywiście, by to jest cały świat będzie nasz. Dobra, kopię. Pyk. Pyk. Ej, bracie! Pyk. Ej, co ty robisz? Pyk i pyk. Ej! Co ty robisz? Bracie, coś ci muszę powiedzieć. Przepraszam, mumia zginęła, Adam ją zabił i ja pracuję teraz dla Adama. Co? Kto? Jeszcze raz. Tak. Adam zabił mumię. Nie, i nie teraz... może mnie zobaczyć. Nie, ja stąd uciekam. Nie, chodź tu. Nie. Bracie, coś ci powiem. No. Ja teraz dla niego pracuję. Co? Zdradziłeś mnie? Nie, cicho. To jest spisek, chodź.
wejdź do tego, tego więzienia, co wtedy byliśmy i nie wychodź tam tym przejściem. Ja ci będę rzucał itemy różne i będziesz robił klejnot, żeby go zabić jak najlepiej i będziesz tam służącym naszym, ale spokojnie, nic ci nie będę robił, ale wiesz, musimy sobie jakoś poradzić, bo on to wszystko słyszy i zaraz mnie zawoła na pewno, więc no. Ale... Ej! Do roboty się! Dobra. O, Artur! Właśnie go przyniosłem. Chodź szybko, chodź. Szybko. O nie! Porwali mnie! O nie! Boję się! Dobra, chodź. Nareszcie, stary przyjacielu, czekałem na ciebie. Co tu się stało? No właśnie, on jest niewidzialny i teraz... I on a co się stało z mumią? Zginęła. To, co się może stać za niedługo z tobą. Czekaj. Stań na ten blok. Pamiętasz, co się tu działo. Przepraszam. Czekaj, muszę zabrać palca. Przepraszam cię. Naciśnij, ty co on dźwignie. Przepraszam cię. Pamiętaj. Damy sobie radę.